Siemane z kamańskiej kartofelki, z tej strony Szczęśliwy Ziemniak i dzisiaj wpadamy na speedbuild, na którym siedzę od stycznia bodajże. To był, wiecie, taki plan, że trzeba nowy dom, totalnie trzeba nowy dom dla tej patoli, więc nagrałam speedbuild, nagrałam odcinek, no ale żeby odcinek był w nowym domu, najpierw trzeba wrzucić speedbuild. Ale chciałam tak, wiecie, w którąś niedzielę, potem w poniedziałek wideo, ale generalnie miałam plany na inne wideo i tak ciągle coś było nie halo, żeby mi to ustawić tak, jak chciałam. I ostatecznie jakby potem gdzie była przerwa i w ogóle i tak wyszło po prostu, że to wideo się nie pojawiło nadal. Ale mogę w takim razie zapewnić, że niebawem zobaczymy, co się tutaj działo u Żanci i jej dzieciaków, o ile ktoś to w ogóle śledzi, bo czasem mam wrażenie, że śledzę tylko ja. Ale to jest git, ja się bawię dobrze. W każdym razie no, stwierdziłam po prostu, że na tę pierwotną patolę, którą zbudowałam, to się ciężko patrzy i jeszcze ciężej się w niej funkcjonuje, więc muszę pomyśleć o czymś nowym, czymś bardziej funkcjonalnym i czymś przede wszystkim ładniejszym, bo uważam, że to, czy coś jest ładne, czy nie, w dużej mierze wpływa na to, jak się nam w tym gra, bo znaczy, że wiadomo, że jeśli chcemy rozgrywać jakąś taką, wiecie, typu jestem Januszem i tak dalej i żyję po prostu pod skarpetami swojej starej, no to wiadomo, że wtedy nie będziemy budować willi ćwirowej, tylko po prostu tam jest skary jego starej będzie pod nimi mieszkać, jakby tu nie ma dyskusji, ale ojcu, pamiętam, ile mi zajęło wybieranie, kiedy byłam zła, że te okna to nie są takie, jak ja chcę. Byłam absolutnie... Ała, trzymałam się po raz kolejny w biurku, czemu ja tak może tymi łapami łachać, Jezu, machać, a! Człowiek mniej mówi i od razu gardło. To swoją drogą mogę spomnieć, gdyby ktoś myślał, że brzmi inaczej. Tak, obecnie przebywam na zwolnieniu w związku z tym, że mam infekcję wirusową gardła, co w ogóle, powiem wam, było... Znaczy, wiecie, teraz próbuję się z tego śmiać, ale generalnie jest to kinda stresujące, tak pogadam, póki wybieram podłogę, że miałam chore gardło, ale przyszłam stosunkowo wcześnie do lekarza, więc miałam takie tak, zagarniemy to szybko, ja będę zdrowa i wracamy do pracy, bo dla tych, którzy też nie kojarzymy, pracuję w szkole, więc gardło jest dla mnie istotne. Miałam wrócić do szkoły po zwolnieniu dwudniowym w poniedziałek. W niedzielę żygałam, więc podrażniłam sobie gardło i wszystko to, na co pracowałam przez ostatnie 4 dni, więc dostałam kolejne 2 dni zwolnienia, żeby to gardło odpoczęło, bo znowu po prostu harałam jak nie wiadomo co. I wiecie, i wracam w środę do szkoły i myślę sobie, jest super, dajemy radę i w ogóle pod koniec środy już praktycznie nie mówiłam, w sensie, ja też miałam, tak, momentami już po prostu, ale miałam, dobra, trudno. Jestem komunikatywna, gardło nie boli aż tak, biorę leki, jestem w stanie mówić, jest git, ale w piątek ja już praktycznie nie byłam w stanie mówić, bo brzmiałam strasznie piskliwie, a gardło to po prostu tak, wiecie, jak harałam, jak kaszlałam i w ogóle, że momentami zaczęłam mówić i zaraz musiałam przerwać, żeby kaszleć, bo tak po prostu gardło bolało. No to stwierdziłam, że pójdę do lekarza na jakąś kontrolę, zobaczyć, co się dzieje. I lekarz mówi, no, wirusowe zapalenie gardła. I musi pani iść na zwolnienie. A ja tak, wiecie, myślę, że dopiero co byłam na zwolnieniu 4 dni. Mówię tak, czy to jest konieczne? On mówi, no, wie pani, ja mogę pani pisać w papierach, że nie. Ale pani będzie zarażać i pracuje pani w szkole. Nie ma sensu, żeby pani ten... I ja mówię, jakie jest minimum? On mówi, no minimum to tydzień, jak będzie gorzej, to na 10 dni pani daje antybiotyk. A ja miałam takie... Wiesz, mnie wypierdolą z tej roboty. Naprawdę, jakby no wiadomo, dobra, może bez przesady, to bez przesady, ale dla mnie to jest frustracja, na tym poziomie się tych rzeczy obawiam. W każdym razie, wracając do tematu głównego, bo generalnie kto pytał, ziemniak, no to sypialnia Żanci, czemu jest żółta, nie mam pojęcia, jakoś tak po prostu spodobały mi się te kolory i w to poszłam i uważam, że nie ma w niej co prawda tego erotyzmu, co wcześniej, bo tak wiecie, o to się jeszcze wkurzałam, że lustro jest za nisko, bo mi to wkurza, że lustro tak jakby dotyka tego zlewu, ale się poddałam. Kuchnia oczywiście musiała być różowa, bo szanujmy się. Ale jak mówię, sypialnia Żanci już nie jest taka, wiecie, wcześniej właśnie miała ten taki czarny i różcze jakieś takie miała być, jakaś taka właśnie, trochę może w takich właśnie różach, które miały tak właśnie się kojarzyć albo zachęcać tutaj jakichś didów, ale ostatecznie stwierdziłam, że nie, o. I tutaj szafki, ponieważ ja nie wiem, co się klika i nie wiedziałam, co wpisać dokładnie, chociaż nie. Chwila.
Nie, pamiętam, nie chciało mi się googlować, co trzeba kliknąć, bo generalnie nie wiem, bo tego nie sprawdziłam do tej pory, ale jak budowałam, nie chciało mi się po prostu sprawdzać, czy trzeba kliknąć, żeby mieć te, wiecie, różne wyglądy szafek, więc po prostu walczyłam z wiatrakami. Widzisz, już przez chwilę miałam powiedzieć, o, że nie wiedziałam, ja bym nie wiedziała, co wygooglować. Ja kurde znajduję takie rzeczy po googlowaniu, że to nikt normalny by nie znalazł, ale ja po prostu wiem, co głupiego trzeba wpisać, także mnie by nie zagięło, no. Oczywiście też musiał być duży stół, żeby w miarę pomieścić nasze dzieci, które niestety dalej tutaj są, ale stwierdziłam, że nie chcę tego max takiego długiego i w ogóle te krzesła są super, ale szkoda, że tu nie pasują za bardzo. No bo tak siak staramy się ich bombić, co nie? Bomba, 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 niech robią wypad, 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 wypad. I swoją drogą to mi... Pamiętam, miałam coś... O mój Boże, miałam coś wspomnieć. O mój Boże, miałam coś wspomnieć. Teraz pamiętam. Pamiętam, po co też w ogóle miał być ten speedbeat przed odcinkiem. Bo miałam wspomnieć. A może ja to wspomniałam na normalnym wideo? Bo miałam wspomnieć po pierwsze, że... że teraz zwiększyłam limit i dzieciaków może być ponad dycha, znaczy ponad 8 simów w domu, wydaje mi się, że to była ponad dycha wybrana, wybrałam albo 11, albo 12, bo jak wybrałam coś w stylu chyba 20, tak wiecie, już po prostu dać maksimum bez mi to lotto, to gra zaczęła tak tragicznie lagować, że ja nie wiedziałam absolutnie, o co chodzi. I jak zmieniłam te liczby, bo ta autentycznie była jedna rzecz, którą zmieniałam, to gra się zaczęła zachowywać normalnie. Miałam takie... Okej. O, co drogo, coś co mnie wkurza absolutnie. Czemu grając w Sims 4, jak klikam Shift, nie mogę po prostu pomalować tego jednego koloru ściany tak samo? Nie, bo mi przemaluje cały pokój. Bo oczywiście o tym marzę. O tym marzę, żeby przemalować cały pokój, skoro on już jest pomalowany na dwa różne kolory. Dzięki Simsy 4, wy mnie rozumiecie. I dziękuję, że zmieniacie mechanikę, która była taka sama w Simsach 2 i Simsach 3 na coś zupełnie nowego i coś beznadziejnego. Już. Musiałam zwentować trochę. No i oczywiście drzwi na podwórko, bo nie chciałam dzieciakom odmawiać podwórka, bo tam, jak wiadomo, roślinki mogą być i tak dalej. Ale to, wiecie, kombinowałam nad jakimiś ozdobami, mimo wszystko, żeby tak fajnie wyglądało. W ogóle nie wiem, zwrócił uwagę, że... No, żeby było wiadomo, że piwnice z dzieci mają taką śliczną barierkę. Oczywiście nasz śmietnik, który jest... Jak ja pamiętam, typu jak pierwszy raz ogarnęłam, jak to działo, to miałam taki po prostu must have w każdym domu i odmawiam wierzenia, że jest inaczej, bo naprawdę taka łatwa z tego kasa jest. W ogóle jestem pewna, że to absolutnie preview quality, ale jak... Bo generalnie jakby dla wyjaśnienia krótkiego, ja oglądam to przyspieszenie w Vegasie, ale żeby Vegas płynnie mi te klatki pokazywał, mam ustawioną jakość preview, wiecie, rozciągniętą na cały jeden ekran. Na auto, czyli taka dosyć mocno rozpikselizowana, bo wyższa jakość niestety, no mój procesor wtedy ginie. Po prostu się shutdownuje praktycznie, więc generalnie jest horrendalny obraz, ale jestem w stanie stwierdzić, co robi i tak dalej, w każdym razie do czego dążę. W tym słabym wyglądzie, jak postawiłam tego misia, jakiś piksel się musiał, wiecie, po prostu tak nałożyć i to wygląda, jakby ten miś mrugnął i mnie po prostu przez chwilę to wychodziło, nie? No i oczywiście sypialnia dzieci jest bardzo kolorowa. Cieszę się też, że to zauważyliśmy, że moje dzieci dostają to, co najlepsze i w ogóle. Nie wiem czemu, ale autentycznie uważam, że to jest tak niesamowicie zabawne, że daje im ten szaro-czarny pokój tam na dole, że najlepiej ja się w ogóle nie powinnam odzyskać. No i oczywiście jakaś, wiecie, namiastka z salonu, żeby dzieci miały gdzie spać w razie czego, jakby miały problem z zejściem na dół, bo to się zdarzyło chyba nawet na wideo. Albo na właśnie na speedbuildzie, że ja nie miałam pojęcia, jak te małe sieroty niechodzące sprowadzić na dół, bo simowie je podnosili i stawiali na ziemi i nie schodzili z nimi do piwnicy. I ja nie pamiętałam, co ja zrobiłam w poprzedniej wersji, żeby oni tam byli na dole. Byłam przekonana, że ja ich po prostu właśnie zniosłam. I tak miałam, co robić, I need. I ostatecznie okazało się, że wystarczy, że po prostu, jak to się mówi, że teleportuję je kodem. I to podziałało. I miałam takie, dzięki ci panie, że to już działa, bo to jest dla mnie było tak wkurzające, że Move Objects on po prostu nie działa, jak człowiek. Czemu Move Objects nagle jest tym złym i nie możemy po prostu wziąć tego,
przenosić simu. Przecież to było dobre, to było potrzebne, to było pomocne. Teraz nie. I w sumie nie wiem, czemu zostawiłam ten daszek, jak ktoś mnie pytał, no właśnie go usunęłam, bo się zorientowałam, że to są pozostałości stare i że... Jakby, what are you doing? What are you doing? No i gdy też skopiowałam łazienkę z góry, bo stwierdziłam, że nie chcę mi się kombinować, niech nawet mają te same kolory, jakby who cares, znaczy prostytutki, ale w sensie, no, kogo by to tak naprawdę obchodziło, bo normalnie wiecie, ja potrafię tego, że nie, no przecież matka na pewno by nie miała takiej sypialni jak te okropne dzieci, hurduri w ogóle, znaczy te okropne, nie wiadomo, dzieci, które tak strasznie chcę wychowywać w ogóle, a w ogóle widzieliście ten trik zachem, uczyłam się od Sims, ja wiem, że to nie jest jakaś niesamowicie nie wiadomo co, ale oglądam, wiem, uczę się, ewoluuję. Ale w landscaping mi się nie chciało absolutnie, jakby oglądam i wiem, co ludzie potrafią robić i co można robić, że to może wyglądać dobrze, ale ja miałam takie, czy mam do tego cierpliwość? Nie. Czy mam do tego umiejętności? Też nie. Czy chciałabym się ich nauczyć? No na pewno nie w tej chwili. Więc po prostu dałam tak basically cokolwiek, żeby nie było tak pusto, ale to trzeba by dopracować w przyszłości i no trzeba było się potem zabrać za ogródek, żeby jakoś wyglądał, ale Jezu, to jak mi się te płotki festowne wyskakują, ja mam takie no, o. I to też jest trik od Lil Simsy, wytłumaczę tych, którzy już nie kojarzą, ponieważ ja chcę się zbudować dalej w ramach tego jest tam widzieć mikro, makro jak macie te mały dom, mikro dom, etc., te pierdoły, to dalej się chciałam w tych restrykcjach zbudować. Reastrykcjach. No ale jakby zamknięty nawet, że tak powiem, balkonik, on jest liczony jako pomieszczenie. Ale jeśli nie zamkniecie do końca pomieszczenia i przyniesiecie ściany, no to nie jest traktowane jako pomieszczenie, więc możecie normalnie sobie robić z tego pokój. Co jest jakby generalnie pomocne w stylu podwórko i tak dalej, ale niekoniecznie pomocne w kwestii domu. Bo przy domu, oprócz tego, że ściany wyliczają nam kratki, takie wiecie, zamknięte jako pokój liczone, to wylicza nam podłoga, więc jeśli wiadomo, zrobicie takie pomieszczenie właśnie z przesunięciem, jak to się mówi, z przesunięciem ścianki, w której normalnie ma być mieszkalne i chcecie tam postawić podłogę, no tak postawicie tylko podłogę, to wam doliczy kolejną kratkę, więc to jest właśnie ten kłopot, że tak to ujmę, więc warto wtedy na przykład przemyśleć, jak są jakieś takie dywany, które mogłyby imitować podłogę, że je po prostu wiecie, powiększycie i tyle i będzie git, a tutaj ziemia na roślinki. Tak, nie wiem, czemu zrobiłam idniczki, stwierdziłam, że ziemia, tak mi się wydawało przynajmniej, że to do tego służy, żeby to była ziemia, jeśli nie, to nie wiem, co zrobiłam i nie wiem, po co to zrobiłam, ale lepiej chyba nie pytać. No, ale generalnie uważam, że dom wyszedł bardzo dobrze, zwłaszcza jak na moje umiejętności, teraz widzę, że usuwając ścianę, o, zorientowałam! Tego praktycznie w tym samym momencie, bo miałam takie, że okno usunęłam, miałam takie firankę, by się jak głupio wygląda i mówiła, pewnie nie zauważyłam i grałam tak cały odcinek, ale nie, zauważyłam. 200 IQ, brawo ja. No i oczywiście wszystkie plakaty, certyfikaty naszych bebolców. W końcu liczę, że udałoby się powtórzyć to, co się udało w pierwszej rzanci, zanim safe po prostu przepadł, bo jestem tak świetna w pamiętaniu o zapisywaniu rzeczy, że... Czekajcie, muszę chrząknąć, że ona pierwsze dziecko, znaczy jednym z pierwszych, które urodziła, było dziecko, a potem nawet pierwsze, które miało kosmiczny dyplom i dzięki temu ono miało normalnie przebranie i nie łaziło takie w pół niebieskie. Ja dalej uważam, że to jest tak debilne, że mamy Sima, który jest kosmitą i który, no, właśnie sprawdzałam, czy rzeczy działają, teraz będzie takie, wiecie, wolniejsze trochę, piwi będę właśnie chyba klikać i sprawdzać, jak to tam wszystko działa. Nie wiem, czemu akurat to mówię, jak próbuję przejść do tematu ostatnio, ale zgubiłam wątek i muzykę, którą sobie puszczam w tle wcale nie pomaga, bo słyszę tylko te gangster paradise. Ja mam takie, to w ogóle nie to, o czym myślę. A jak zastępuję nagranie, to się zgubię, więc o, niebieskie dzieci, tak, aha, 200 IQ.
Bo to jest takie głupie, jakby niebieskie dziecko się rodzi od typiary i typa i mamy mieć takie to na pewno nic nie znaczy i na pewno wszyscy są normalni, nie wiem, dzieci po prostu jak były w brzuchu kobiety, kurde, nie wiem, farbą ją nadziugali, ono się po prostu urodziło niebieskie, nie wiem, matka je w czadzi upuściła potem, tak naprawdę asfiksję przeżyli i już tacy w pół niebiescy zostali do samego końca, bo jakby jak to ma normalny człowiek potraktować? Nijak, jak widać, po prostu pół niebieskie simy, ale może kiedyś, jak będę wyrzucać tych simów z domu, a nie będę zakładać swojej rodziny, mieć swoje dzieci, to gdzieś ten kolor skóry będzie albo ginąć, albo będzie blednąć, bo Żancia jako kosmitka jest generalnie bardziej niebieska niż jej dzieci, się ma intensywniejszy kolor. O, i dupą mi padła, świetnie. Ale wydaje mi się, że ten typ, on na przykład jest całkiem biały, ale on to ma po, miałam powiedzieć, Stradivariusie. On się w ogóle chyba Stangret nazywa, dlatego od razu o tym pomyślałam, bo on jest dzieckiem Vlada, ale no też ma normalny dyplom, więc tak właśnie ani nie wampir, ani nie kosmita, jakimś cudem wyszedł z tego obronną ręką. Ja mam takie, za jakie grzechy ja spikuję dwóch nadnaturalnych i dostaję normalne dziecko? To jest generalnie hańba dla tej rodziny i myślę, że powinniśmy przewaluować to, z kim sypiamy. Znaczy, zawsze powinniśmy ewaluować to, z kim sypiamy, ale Żancia powinna bardziej, czy coś. No, testowałam, czy wszystko działa, ogarniałam dzieciaki, wszystko się wydawało git. Oprócz tego, no, że właśnie mówię, potem z tym bebolcem małym był problem, ale to się jakoś, mówię, rozwiązało teleportem. I no, oczywiście zrobiło się ich tam więcej, jak chodzi o odcinek, no bo w sumie nie wiem, bo to zostawiłam teraz ten fragment z zapisywaniem, ale niech będzie, popatrzcie, jakie mam inne save'y. Boom. I to tyle. Dziękuję moim cudownym, domy potrafiącym, moją pewność siebie budującym, okien nieusuwającym, dzieci zawsze w piwnicy zamykać potrafiącym i w ogóle szyk, styl i gust posiadającym, wspierającym. I do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.